Przepraszam, czy mógłbyś mi coś opowiedzieć o tym miejscu? Opowiedzieć? Nie, ale mogę ci pokazać. Dwór Tetmajerów w Łopusznej to dawna siedziba szlacheckich, patriotycznych rodzin Lisickich, Tetmajerów, Ilgockich. Historia folwarku w Łopusznej sięga czasów Waleriana Poradowskiego, który w 1575 roku otrzymał wieś od Stefana Batorego za odwagę wykazaną na polu bitwy. W XVI wieku właścicielem miejscowości był Walerian Grzywa Poradowski, a na początku XVII wieku kasztelan sądecki Hieronim Przyłęcki. Tutejszy zespół dworski powstał prawdopodobnie w XVI wieku. Jego istnienie zostało jednak udokumentowane dopiero w XVIII wieku. W 1721 roku Łopuszną wziął w dzierżawę Jan Lisicki, herbu Prus, a rodzina Lisickich wykupiła wieś w 1787 roku. Pomiędzy rokiem 1787 a 1790 syn Jana, Romuald Lisicki, konfederat barski, wybudował zachowany do dzisiaj dwór. Jest on ostatnim istniejącym dworem szlacheckim na Podhalu. To tutaj, chociaż pewnie nie w murach obecnego dworu, przebywali konfederaci barscy. I to tutaj rodziła się myśl o niepodległej Polsce. Nawet po upadku konfederacji dwór był ostoją polskości i miejscem spotkań patriotycznych rodów szlacheckich. Podpatrzmy. Gościem w tutejszym dworze był Seweryn Goszczyński. Polski działacz społeczny, rewolucjonista, pisarz i poeta polskiego romantyzmu. Był jednym z uczestników ataku na Belweder oraz brał udział w powstaniu listopadowym. A po jego upadku schronienie znalazł u swojego przyjaciela, Leona Przerwy Tetmajera w Łopusznej. To tutaj w 1832 roku pisał dziennik podróży do Tatrów. To w sąsiedztwie dworu Tetmajerów dorastał i wychowywał się ksiądz profesor Józef Tischner, polski prezbiter katolicki, myśliciel, filozof i wielki patriota. Działacz wolnościowy za czasów komunizmu, autor m.in. Etyki Solidarności i kapelan Solidarności. Niech zabędzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Z historią dworu przeplata się również historia Kazimierza Przerwy Tetmajera, polskiego poety, nowelisty i powieściopisarza. Kazimierz był przyrodnim bratem Włodzimierza Tetmajera, malarza i działacza niepodległościowego. To właśnie Włodzimierz napisał odezwę do synów Podhala w 1914 roku, nawołując ich do wstąpienia w szeregi tworzących się Legionów Polskich. Podhalanie, nadszedł czas, o którym wam ojcowie pogadali, i że się ruszy śpiące wojsko spod Tatr. Z całej tej części Polski, co się nazywa Galicja, zgarnął się naród przeciw Moskalowi. Naprzódy, aby bronić własnych swoich dziedzin, a dalej, aby wyzwolić resztę ziem dawnego Królestwa Polskiego, jęczącego pod jarzmem carskim. Cesarz pozwolił na zwołanie Wojska Polskiego, które się będzie nazywało Legionem Polskim. To tutaj też rodziła się niepodległość. I to tutaj jest ona cały czas obecna. Niepodległość jest w nos. Pod komendą mianowanych polskich generałów. Czas nagli. Kraków i Warszawa czeka. Czekają was tam bracia wasi z druży, Sokoła i Strzelca. Podhalanie, wzywam was w imię swobody, wolności i w imię święte Polski. Już czas.